W dniu dzisiejszym prowadzimy krajowe działania kaskadowe pomiar prędkości. Działania te mają na celu ujawnienie jak największej liczby kierujących, którzy przekraczają prędkość. Ponadto chciałem przypomnieć, iż tutaj na naszej krośnieńskiej, że tak powiem, obwodnicy, ulicy Podkarpackiej, jest podniesienie prędkości do 70 km na godzinę w szarze zamordowanym, które dotyczy, i o tym często kierowcy zapominają, dotyczy pojazdów do 3,5 tony. Wszystkie samochody powyżej 3,5 tony muszą stosować się do ograniczenia wynikającego ze znaku T42, a więc obszar zabudowany, i muszą jechać 50 km na godzinę. Thank you.